Cześć, jestem Izabel i dzisiaj porozmawiamy o książce Te wiedźmy nie płoną od Izabel Sterling. Hanna jest nastoletnią czarownicą, która mieszka w Salem, ale nie ma nic wspólnego z Sabriną. Należy do rodziny wiedźm żywiołów, czyli czarownic i czarodziejów, którzy posługują się naturą i manipulują jej żywiołami. Nie ma tutaj żadnej szkoły magii tak konkretnie. Chodzi do zwykłej szkoły regów razem z regularnymi ludźmi, a jej magia i samo istnienie czarownic, wiedźm i wszystkich nadnaturalnych rzeczy jest właściwie objęta ściśle tajną tajemnicą, której wydanie skutkuje pozbawieniem magii, a co za tym idzie w wielu przypadkach śmiercią. Jest lato, są wakacje, także Hanna większość swojej energii poświęca na pracę w sklepie z magicznymi obiektami dla turystów, którzy przyjechali do Salem w związku z procesami czarownic, ale również na zbieraniu swojego zdruzgotanego serca po rozstaniu z pierwszą dziewczyną, czyli z Weroniką. A przynajmniej tak było do momentu, kiedy w mieście zaczęły się dziać dziwne rzeczy, a dziewczyny podczas imprezy w lesie na zakończenie roku szkolnego trafiają na ślady krwawego rytuału. I tutaj się pojawiają dwa problemy. Po pierwsze, to może być sygnał dla regów, czyli zwykłych, niemagicznych ludzi, że wiedźmy nadal istnieją, a po drugie, ten krwawy rytuał może być wykonany przez krwawą wiedźmę, czyli najniebezpieczniejszy rodzaj wiedźm. I całkiem przez przypadek, niespecjalnie, dziewczyny jakiś czas wcześniej zadarły z jedną z nich i szczerze im obiecała, że jeszcze się z nimi policzy. Także istnieje prawdopodobieństwo, że nie dość, że dziewczyny są w niebezpieczeństwie, to także ich coven, nie wspominając już o zwykłych, niemagicznych ludziach. Przyznam wam, że kiedy podchodziłam do tej książki, to miałam ochotę na taką teen dramę z elementami magii, czyli nie takie stricte fantasy, które będzie nie wiadomo czego, jakiegoś skupienia ode mnie wymagało i tak dalej, ale które po prostu będzie lekkie, przyjemne, będę się dobrze przy tym bawiła i będę chciała to tak hapsnąć w wieczór dwa. I muszę przyznać, że to był bardzo dobry wybór. Może nie hapsnęłam tego w wieczór czy dwa, bo byłam w trakcie wyjazdu, ale to nie zmienia faktu, że czytało się to naprawdę super. Bardzo przyjemnie było, bardzo wciągająco. I trochę cieszę się z tego, że takie były moje oczekiwania, dlatego że widziałam gdzieś tam opinie ludzi a propos tego, że się rozczarowali, bo nie oczekiwali czegoś innego. Ja oczekiwałam dobrego wieczoru i dobrej zabawy i definitywnie to dostałam w tej książce. A teraz dlaczego? Przede wszystkim bardzo fajny pomysł na czarownicę, ale to nie tylko dlatego, że o, fajnie, jest magia, są trzy rodzaje czarownic, tam bodajże czyniące, krwawe wiedźmy i właśnie wiedźmy żywiołów. Nie o to chodzi. Nie chodzi też o to, że nie mamy tutaj szkoły czarownic, czyli jakby ten sam schemat, który ostatnio się dość regularnie powtarza. Nie. Podoba mi się to dlatego, że są tutaj pewne ograniczenia. Czyli po pierwsze mamy główną bohaterkę, czyli Hannę, która jakby pochodzi z rodziny wiedźm, także dla niej magia nie jest niczym dziwnym, ona jest do tego totalnie przyzwyczajona, jest to najzwyklejsza rzecz na świecie, co nie zmienia faktu, że bardzo ją szanuję jakby i nie chciałaby być nikim innym jak wiedźmą, także to jest spoko, nie ma tutaj młodzieńczego buntu, ona się chce jak najwięcej dowiedzieć, ale po drugie właśnie to jest świetne, że tutaj są ograniczenia w związku z wiekiem. W momencie, kiedy Hanna ma bodajże 17 lat, nie jest jeszcze pełnoletnia, także wiele rzeczy nie jest w stanie zrobić. Poza tym, łamiąc jakby zasady covenu, takie rzeczy, za które normalny rodzic dałby szlaban, to ona jest albo pozbawiona magii na jakiś czas, albo na przykład nie jest wpuszczana na zajęcia, więc co za tym idzie, nie jest w stanie uczyć się dalej. Jest troszeczkę bardziej w tyle, jest troszeczkę dalej do tego, żeby stać się pełnoprawną czarownicą. I to jest świetne, że w końcu mamy bohaterkę, która nie jest nie wiadomo jak bardzo niezwyciężona i która może zrobić absolutnie wszystko i zrobić takie rzeczy, których żaden czarodziej na świecie nie jest w stanie zrobić. Ani tacy, którzy mają 30 lat stażu magicznego więcej niż ona, bo ona jest taka super. Nie, Hanna jest czarownicą, która bardzo się stara, która kocha magię, ale zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest niezwyciężona, że w tym momencie wcale nie wie wszystkiego
i chce się tego uczyć. To, co mi się również podoba w tej książce, to takie Girl's Power, ale w takim fajnym wydaniu, nie? Tak jak Pod taflą, kiedy to już w którymś momencie było tak trochę creepy i tak troszeczkę na siłę, takie strasznie feministyczne w taką złą stronę, ale właśnie w taką... Tutaj jakby to Girl's Power jest świetne, jest takie urocze i takie jakby energetyzujące troszeczkę. Między innymi dlatego, że jakby główna bohaterka jest lesbijką. I dla mnie to było coś nowego, dlatego że nigdy nie czytałam jakby książki z perspektywy lesbijki, a przynajmniej nie takiej, która jakby traktowałaby swoje preferencje seksualne tak naturalnie jak Hannah. Zawsze to była taka postać, która jeszcze jakby walczyła ze sobą i twierdziła, że nie, wcale ja taka nie jestem. A dla Hanny to jest jak najbardziej naturalna, normalna rzecz, po prostu. Lubię kobiety, wow. Odkrycie roku. Po prostu tak jest i tak jest spoko. I to mi się właśnie bardzo w tej książce podobało. To, że właśnie jest tutaj masa jakby totalnie różnych osób, totalnie różnych kobiet, które mimo wszystko trzymają ze sobą w jakimś stopniu. Mamy tutaj Gemę, która jest piękną tancerką, która jest zwykłym człowiekiem, który nie wie o tym, że jej najlepsza przyjaciółka jest czarownicą. Mamy nową dziewczynę, która próbuje się dopasować i która jakby jest zafascynowana Haną od samego początku. Mamy Weronikę, czyli byłą dziewczynę Hany, która próbuje ją jakby odzyskać, ale w taki najgorszy możliwy, taki prostacki sposób, manipulując ją nią. Nie lubię Weroniki, okej? Okay? Nie lubię jej. Ogólnie nie szanuję tej dziewczyny. Także to jest super, że mamy tutaj świetne kobiece postaci i nie tylko. I każda jest dość charakterystyczna, ma w sobie takie to coś i dzięki temu jakby całość tej książki naprawdę świetnie jakby się czyta i świetnie się obserwuje te dziewczyny, które się wspierają w takich najgorszych, najbardziej niebezpiecznych momentach, mimo właśnie tych różnic. I świetnie się czyta również dlatego, że mamy tutaj taki trochę rozstrzał tematyczny. Powiedzmy, że mamy takie dwie ścieżki. Z jednej strony jakby przeżywamy roztarki emocjonalne Hany, czyli nastoletnią miłość, rozstanie z pierwszą dziewczyną, czyli z Weroniką. To, że nie może ona swojej najlepszej przyjaciółce powiedzieć, że jest wiedźmą. To, że wszyscy są w niebezpieczeństwie, to, że poznała nową dziewczynę, ale właściwie to jeszcze ma złamane serce po tamtej. I ogólnie jakby dużo nastoletnich uczuć i wiecie, tego chaosu, który się dzieje i tego, że chcesz jedno, ale nie wiesz, czy możesz to tak naprawdę chcieć i tak dalej, i tak dalej. A po drugie, jakby cały czas jesteśmy w tym momencie, kiedy jest dreszczyk emocji, bo nie wiadomo, co z tą krwawą wiedźmą, bo to jest takie realne, prawdziwe niebezpieczeństwo, które może jakby zniszczyć życie setek ludzi. Istnieje prawdopodobieństwo, że to Hana między innymi ściągnęła to niebezpieczeństwo na nich. Poza tym, jakby dochodzimy do takiego momentu, kiedy jakby nie wiemy, kto jest tą krwawą wiedźmą i sami się zastanawiamy, kto jest tym złym i czujemy, że jakby to wszystko nadchodzi, ale nie wiemy z której strony, także tu jest jakiś wątek detektywistyczny trochę. Trochę rozwiązywanie zagadek, trochę akcji, trochę miłości, trochę przyjaźni. Po prostu naprawdę tą książkę się czyta świetnie. Jest nie dość, że niesamowicie przyjemna, w sensie taka lekka i przyjemna w odbiorze, w tym, w jaki sposób się ją czyta, że ona jakby nie stawia żadnego oporu przed czytelnikiem, a poza tym naprawdę jest niesamowicie wciągająca. No i jakby daje tą dawkę emocji, którą powinna dawać każda dobra książka. Czyli wydaje mi się, że ja jestem jak najbardziej na tak. I przyznam wam, że jestem tak bardzo na tak, że pierwszy i drugi tom, bo ta książka będzie miała też drugi tom, właśnie w tym momencie kopytkują do mnie z Wielkiej Brytanii, także istnieje prawdopodobieństwo też, że ta książka w wersji oryginalnej będzie pierwszym filmikiem z takim prawdopodobnie vlogiem, bo to będzie wielkie wydarzenie w moim życiu, z czytania książki w oryginale. Także nie przedłużając, ja się żegnam z Państwem, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie o tych wszystkich łapkach w górę, o komentarzach, napiszcie, co myślicie i jeżeli chcecie zostać na dłużej, to pamiętajcie, żeby mieć subskrybowany kanał i to by było bardzo śmieszne, gdyby w końcu po 2 latach, po tym jak przestałam nagrywać, udało się dobić do 500 subskrypcji. To by było śmieszne i dziwne zarazem.
Także, dobra, miało być nie przedłużając. W takim razie, do zobaczenia niedługo i na razie, cześć.